W wywiadzie poruszamy bardzo ważne i istotne sprawy, dlatego ogonicie go do końca. Witam serdecznie Was na kanale Czas Weterynarza. Zapraszam Was serdecznie do oglądania wywiadu ze mną. Tym razem to ja byłem gościem. Wywiad został udzielony dla telewizji internetowej Południe, a także jest puszczany w telewizji polskiej w Chicago. Właścicielka firmy pozwoliła mi go udostępnić na swoim kanale, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Pozdrawiam. Dzień dobry Państwu. Dziś witam Państwa w plenerze, bo temat, który poruszymy, łączy się z naturą. Naturą, która wypełniona jest zwierzętami, tymi domowymi i tymi dzikimi. Jedno jest pewne, wszystkim należy się dobre życie, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Pan Przemysław Sadzikowski, lekarz weterynarii. Witam Państwa serdecznie. Panie doktorze, zacznijmy od tego, jak mądrze kochać zwierzęta. Mądrze kochać zwierzęta, to znaczy, że być za nie odpowiedzialnym, przede wszystkim opiekować się nimi. Nie pozwalać im na wszystko, bo trzeba pamiętać, że to jest zwierzę. To nie jest, niby to jest dziecko, ale to trochę inne dziecko. Bo są takie sytuacje w gabinecie, kiedy właściciel jakby nie panuje nad pieskiem lub kotkiem i na przykład właściciel psa daje się gryźć. Czyli na przykład przychodzi jakaś pani albo pan do gabinetu i nadstawia rękę do gryzienia. I w tym momencie ewidentnie są takie sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Czyli właściciel jakby nie panuje nad danym zwierzęciem, tylko zwierzę panuje nad właścicielem. To może to wynika z miłości do tego zwierzęcia? No niekoniecznie, bo miłość to też jest odpowiedzialne prowadzenie danego osobnika, a nie tylko jakby pozwalanie mu na wszystko. Czyli kochać zwierzę to nie znaczy zawsze na wszystko mu pozwalać. Dokładnie. I jeszcze jest druga sprawa. Kiedy niestety zbliża się taki moment, kiedy zwierzątko musi odejść, to trzeba mu pomóc odejść w prawidłowy sposób, czyli przede wszystkim bezboleśnie, żeby zwierzę nie cierpiało, a nie na siłę go trzymać i przytrzymywać przy życiu. Jeśli oczywiście jest taka potrzeba. O tym odchodzeniu zwierząt jeszcze będziemy rozmawiać, panie doktorze, ale mam do pana jeszcze inne pytanie. Jest pan lekarzem weterynarii. Jakie trzeba mieć predyspozycje, charakter przede wszystkim i to pewnie jest też powołanie, nie zawód, żeby leczyć zwierzęta. Zwierzęta nie mówią, nie powiedzą, co ich boli. Jak dojść do tego, co zwierzę boli? Jak trzeba się spełniać w tym zawodzie? To przede wszystkim. Wszystko zależy od tego, czy pracujemy właśnie klinicznie, tak jak ja pracuję, czy pracujemy na przykład w rzeźni. Bo jeśli, załóżmy, pracujemy w rzeźni... Brzmi strasznie. No, ale to jest jakby kontrola jakby produktu jakości. Dzięki temu, że lekarze pracują w rzeźniach lub w jakichś innych zakładach i zajmują się kontrolą jakości, dzięki temu ludzie, którzy spożywają mięso lub produkty zwierzęce, mają jakby te produkty w dobrej jakości. Przez to, że właśnie lekarze jakby sprawują nadzór nad tym. Jeśli chodzi o pracę kliniczną, taką jak ja pracuję, to przede wszystkim należy być tak empatyczny do tych zwierząt, no bo to bardzo mocno pomaga. Przede wszystkim trzeba dużo się uczyć i ciągle się uczyć, bo weterynaria jest takim zawodem, gdzie po prostu musisz zdobywać ciągle nową wiedzę, bo to wszystko idzie do przodu, nowe wiadomości są, nowe jakieś badania się pojawiają, nowe leki są wprowadzane, także jest dużo różnych możliwości. Przede wszystkim należy jeszcze być, racjonalnie myśleć w sytuacji, kiedy dany na przykład mamy sytuację stresową, musimy zachować zimną krew i musimy po prostu jakby skupić się, co jest najlepsze dla zwierzaka, jak najlepiej go zdiagnozować i leczyć. To są jakby takie główne cechy. Chyba tyle. Doktorze, ale skąd pan wie, co zwierzęciu dolega? No przede wszystkim musimy jakby łączyć jeszcze fakty właśnie, więc jakby na przykład mamy jakieś wyniki badań, osłuchujemy, badamy pacjenta, jakby te wszystkie jakby rzeczy musimy jakby ze sobą połączyć i wtedy jakby sumujemy to wszystko, kojarzymy i jakby postawiamy diagnozę. A jakie zwierzęta najczęściej trafiają pod pana opiekę? Ja się zajmuję głównie psami i kotami, kiedyś zajmowałem się bydłem jeszcze. Teraz jakby mam psy, koty, króliki, chomiki, świnki morskie, czyli kawie domowe. To są jakby tacy główni pacjenci. Kiedyś oczywiście tych króliczków i chomiczków było trochę mniej, ale teraz jakby przez to, że jakby ludzie mieszkają w bloku, jakby posiadanie tego właśnie chomika czy królika jakby jest trochę mniejszą odpowiedzialnością i jakby no każdy może sobie na to praktycznie pozwolić, bo nie trzeba na przykład wychodzić 3 razy dziennie na spacer. Dlatego takich pacjentów coraz więcej się pojawia w gabinecie. A jakie pan ma zwierzątka? No ja mam 3 psy i 2 koty. Dzięki temu mam dużo ruchu w domu, dużo bałaganu, ciągle trzeba sprzątać i tak właściwie. No. Doktorze, ale bycie lekarzem weterynarii to nie tylko głaskanie kotków i piesków. Mhm. Czasem musi pan podejmować trudne decyzje. Właśnie chciałam wrócić do tego wcześniejszego pytania o odchodzeniu zwierząt.
Znaczy decyzje, są takie sytuacje, załóżmy, że przychodzą ludzie do gabinetu z jakimś zwierzęciem, no i rzeczywiście jakby mówimy, że jakby to nie ma sensu, jakby ta sytuacja jakby, no po prostu trzeba zakończyć to w odpowiedni sposób, prawda, bo leczenie na przykład moim zdaniem, załóżmy, nie przynosi rezultatów, chociaż najczęściej próbujemy coś działać. Jednak próbujemy, jednak coś tam, bo są takie sytuacje na przykład, że wydaje się nam, że coś jest niemożliwe, a jednak po leczeniu, po spróbowaniu okazuje się, że jednak wyszło i no wiadomo, człowiek jest tylko człowiekiem, a organizm zwierzęcia może różnie zareagować na to. To taka eutanazja? No jeśli chodzi o eutanazję, no to właśnie, ale najczęściej decyzję eutanazji pozostawiamy jakby właścicielowi zwierzęcia. A czy w swojej karierze miał Pan taki przypadek, który Pan pamięta do dziś, który Pan przeżył, bo jakoś bardzo mocno osobiście? No najgorsze są takie sytuacje, że jeśli załóżmy przychodzi do Ciebie zwierzę z właścicielem i wiesz, że to zwierzę jest załóżmy ciężko chore, ale wydaje Ci się, że uda Ci się go wyleczyć. No i w tym momencie ten pacjent przychodzi do Ciebie często. Czyli często widzisz tego pacjenta, zżywasz się z nim i powiedzmy to trwa załóżmy miesiącami, bo są takie sytuacje, a na końcu i tak się nie udaje Ci się na przykład. I takie sytuacje są najgorsze moim zdaniem, że po prostu zżywasz się z tym pacjentem, z tym właścicielem. I no i powiedzmy ta sprawa, którą jakby miała się zakończyć sukcesem, niestety zakończyła się porażką. I to wcale nie musi być Twoja wina po prostu, no tylko różnie reagują zwierzęta na leki. Jakby dużo rzeczy nie zależy od Ciebie niestety, to jest biologia i tutaj... A takie odchodzenie jest bolesne? No dla właściciela przede wszystkim. A tak fizycznie dla zwierzęcia? Nie jest bolesne. Nie jest bolesne, dlatego że pierwsze jakby usypiamy tego zwierzęka, czyli poddajemy go narkozie ogólnej, a dopiero potem jakby zakładamy mu wenfłon, podajemy mu właściwy lek. Także tutaj to jest całkowicie bezbolesne i całkowicie bez bólu. A czy jest Pan za tym, żeby w prezencie kupić, zazwyczaj dziecku kupuje się pieska, kotka, jak Pan się na to zapatruje? Znaczy tak, jeśli dany człowiek, załóżmy, jest przygotowany na to, wie z czym to się wiąże, czyli wie, że to jest duża odpowiedzialność, jakby i dużo obowiązków, i duże koszta. Załóżmy, chce mieć, załóżmy, zwierzaka i wie, z czym to się wiąże, a tak naprawdę wie, to możemy kupić w prezencie. Ale jeśli tak naprawdę dajemy takiej osobie i nie wiemy, jak ona się zachowa, no to ja bym osobiście nie dawał, bo to jest tak naprawdę duża odpowiedzialność, duże zobowiązanie, duże jakby koszty finansowe w przyszłości, bo trzeba pamiętać, że zwierzę kosztuje jedzenie, opieka. Zwierzę na pewno wcześniej czy później będzie chorować, prawda? Profilaktyka, także plus oczywiście czas trzeba poświęcić, co jest najważniejsze, a w dzisiejszych czasach dużo ludzi nie ma tego czasu. Doktorze, a miał Pan może taki przypadek, że właściciel chciał u Pana porzucić psa, zostawić? W poprzedniej pracy była taka sytuacja, że ludzie, na przykład była taka sytuacja, że znaleźliśmy psa jednego i psy mają przeważnie chipy, tylko jest taki jeden mankament, że nie ma takiej jednej bazy chipów. Udało mi się znaleźć tego psa w bazie danych na Słowacji, dzwoniliśmy do właściciela i właściciel się go zrzekł i nie chciał go. Co wtedy? No to wtedy jakby przyjechał, jakby uiścił opłatę za odłowienie tego zwierzaka. No i następnie znaleźliśmy mu nowy dom. Panie doktorze, współpracuje Pan ze schroniskami zwierząt? Osobiście nie współpracuję. Jedynie co to współpracuję z jedną fundacją, ale z OTOZ-em nie mogę narzekać, bo to wszystko zależy po prostu od tego, jacy ludzie pracują w danej fundacji albo w schronisku. Są takie sytuacje, że rzeczywiście tym ludziom zależy na dobrze zwierząt, ale oczywiście są też tacy ludzie, którzy jakby biorą to tylko dla korzyści finansowych. Nie? Ale ostatnio widziałam, że Pan zwierzętom z Ukrainy pomagał. Tak, pomagaliśmy zwierzętom z Ukrainy. Na czym to polegało? Przychodzili do nas ludzie, oczywiście z zagranicy, no i po prostu obsługiwaliśmy ich pro bono, można tak powiedzieć, prawda? Czyli po prostu przychodzili, jakby ewentualnie, jeśli to były jakieś większe koszty, to płacili nam jakieś tam symboliczne sumy za leki, ale jakby wizyta, jakby wszystkie badania jakby były no za darmo, powiedzmy. Braliśmy to na nasz koszt. Doktorze, jak się Pan zapatruje na taką rzecz? Ciągle jeszcze jest tego dużo, że zazwyczaj na wsi można zobaczyć, że pies jest przywiązany na łańcuchu przy budzie przez lata. Co Pan by z tym zrobił? No tak, jeśli chodzi o psy na łańcuchu, no to tak, są psy, co całe życie się chowały na łańcuchu, no i też nie wiadomo, jakby się potem zachowywały. Przede wszystkim łańcuch musi mieć powyżej 3 metrów,
Oczywiście radziłbym osobiście, żeby jednak te łańcuchy były większe. Ale czasem mały piesek o łańcuch? No tak, bywały takie sytuacje, że mały piesek na łańcuchu, a łańcuch jest jakby większy i grubszy niż on cały. Nie? Także to są sytuacje jakby patologiczne, które jakby nie powinny mieć miejsca. No ale nie wiem, czy jesteśmy w stanie jakby coś z tym zrobić, musiałyby jakieś inne przepisy wejść i przede wszystkim musiałaby się mentalność też zmienić ludzi. Ale jak zmienić tą mentalność? Jak dotrzeć do tych ludzi? Ma pan pomysł? Jak zmienić mentalność ludzi? Najprawdopodobniej większe kary. Myślę, że pieniądze i większe kary za trzymanie psa na łańcuchu byłyby zdecydowanie takim rzeczą, które mogłoby przemówić tym ludziom do rozsądku. Panie doktorze, najbardziej niebezpieczny moment w pana pracy, w karierze zawodowej? No zdarzają się takie momenty. Przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo jakby personelu, czyli ja osobiście mam takie powiedzenie, że jak ktoś przychodzi, załóżmy z pieskiem, to mówię, proszę przytrzymać zagłówkę, bo nie wiadomo, jak piesek zareaguje. Jeśli, załóżmy, będę chciał go zbadać, coś go boli, jakieś miejsce, albo daję mu zastrzyk, no to różnie psy reagują. Nie można wierzyć tak do końca. Nawet jeśli to było spokojne zwierzę, to kiedy go coś boli, to różnie się może zachować, może ugryźć. Najniebezpieczniejsze sytuacje to pamiętam taką jedną, a właściwie dwie. Jedna była związana z bydłem, kiedy gospodarz chciał wyprowadzić krowę na pastwisko i krowa poczuła zew wolności i urwała mu się z łańcucha, powiedzmy. No i jeśli ktoś chciał podejść do tej krowy, to ona z rogami szła na niego pełnym impetem. I co pan zrobił? Wtedy zostałem jakby zawołany. Mieliśmy jeszcze w takiej pracy z taką dmuchawkę, która w tej dmuchawce był strzykawka, w której był środek usypiający, żeby po prostu jakby trochę, to zwierzę trochę ustrzelić, no podać sedacji, żeby ono po prostu poległo i wtedy by się ją przewiozło z powrotem do stajni. Jednak ta dmuchawka miała tam zasięg kilka metrów i za każdym razem, kiedy próbowałem się do niej zbliżyć, to krowa mnie atakowała z pełnym impetem. Nie udało mi się tego zrobić, trzeba było pójść po samochód i trochę tą krowę tym samochodem przegonić po pastwisku. Parę razy ona się zmęczyła i wtedy trochę już się poddała. Doktorze, a miał pan kiedyś jako pacjenta jakieś zwierzę egzotyczne? Egzotyczne. My się nie zajmujemy płazami i gadami, ani wężami, ponieważ jakby nas tego na studiach nie uczyli, też jakby nie czujemy takiego powołania. Dwa, że w mieście, w którym, czyli w Jaśle, prowadzimy przychodnie, rzadko się zdarzają takie telefony odnośnie takich zwierząt. To jest sytuacja raz do roku, raz na dwa lata, więc wiedza i umiejętność, jaką trzeba by było podjąć, czyli żeby się nauczyć na temat właśnie żywienia, sposobu chowu, karmienie, opieka i choroby, to jest po prostu mnóstwo godzin, które wolimy poświęcić na doszkalanie się odnośnie psów i kotów. Doktorze, a zwierzęta leczy się tak samo jak ludzi? No, wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach to lepiej się leczy, ponieważ... Lepszy dostęp do lekarza. Tak, weterynaria jest jakby prywatnym. Prywatna jest, to są jakby prywatne gabinety, przychodnie czy tam kliniki. No i dlatego, załóżmy, my w przychodni robimy badanie krwi na miejscu, czyli po prostu przychodzi, załóżmy, dany zwierzak, my wyniki mamy w 10 minut i na przykład jesteśmy w stanie już postawić diagnozę. Mamy także dostęp do RTG, do USG, gdzie u ludzi na przykład trzeba czekać kilka tygodni albo nawet kilka miesięcy. Także tutaj wydaje mi się, że dostęp właśnie do lekarza zwierzęcego jest o wiele prostszy niż do ludzkiego. A jeśli chodzi o leki, no to trzeba pamiętać, żeby nie używać leków ludzkich na własną rękę u zwierząt, ponieważ wiele leków jest trujących. A jakieś przeciwbólowe nie można podać? No na przykład nie, bo znaczy niektóre tak, niektóre nie, ale tutaj nie będę mówił, które można, które nie można. Na przykład ibuprofenu nie można. To jest jakby taki lek, gdzie u psów powoduje przedzatrucie i był taki pacjent, co zjadł na przykład cukiereczki ibuprofenu, bo były takie niebieskie. No i trafił dość ostrym krwotocznym zapaleniem żołądka. Także jest to możliwe, że nawet tabletki ludzkie spowodują śmierć, które my na co dzień używamy i nic nam nie jest. Doktorze, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o pana przychodni, którą pan otworzył właśnie w Jaśle. Co pana do tego skłoniło, żeby mieć własną praktykę? No przede wszystkim tak. Miałem gabinet w małym miejscu, w jednym miejscu schowany. Potem się przeniosłem do innego gabinetu, który był troszkę większy, ale stwierdziłem, że na dłuższą metę, jeśli chcę wiązać moją przyszłość z zawodem, to pasuje coś otworzyć większego, gdzie będę miał większe możliwości diagnostyki. To będzie moje, gdzie będzie duży parking. I tym po prostu sposobem zwiększymy jakby liczbę zwierząt i pacjentów, którym po prostu będziemy w stanie pomagać. I to jest po prostu jakby mój zawód, prawda? Więc jakby chciałem po prostu otworzyć miejsce, gdzie zwierzęta będą dobrze leczone.
doktorze, do pana można zadzwonić i umówić się na wizytę, prawda? Tak, można zadzwonić. Na konkretną godzinę. No tak, dokładnie. Wychodzimy z takiego założenia, że szanujemy czas ludzi. Wiadomo, że zdarzają się poślizgi jakieś tam, no bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, ale głównie się staramy przyjmować na godziny. Umawiamy tam pacjentów w zależności od po prostu z jaką sytuacją przychodzą, z czym do nas przychodzą i tyle jakby poświęcamy im czasu. Dlatego u nas jakby nie ma kolejek, nie czeka się u nas w kolejkach. Uważamy, że tak jest lepiej. To jakby dzięki temu uważamy, że szanujemy pacjentów i tak samo klientów, bo zwierzę, które siedzi w gabinecie ileś tam godzin i czeka na wizytę, jest strasznie zestresowane, a to nie jest dla niego dobre. Doktorze, w nagłym przypadku rzuca pan wszystko i pan jedzie? Kiedyś tak robiłem. Dzisiaj troszkę można powiedzieć, że zmądrzałem, ponieważ człowiek jest tylko człowiekiem, nie jest w stanie być dostępny 24 godziny na dobę. Więc jeśli mam taką możliwość, czyli na przykład w jakimś sobotę czy w niedzielę i na przykład jestem... Ale ja znam osoby, którym pan nie odmówił w nagłych przypadkach. No dużo jest takich osób. Dużo jest takich osób, ponieważ no jakby trochę żyję z telefonem w ręku, ale też nie można powiedzieć, że wszystkim, prawda? No bo każdy ma swoje własne prywatne życie, prawda? Rodziny, znajomi, jakieś właśnie spotkania, chociażby takie nagrywki. Pan by może chciał tak robić, ale pan by i tak pojechał. No mówię, dużo telefonów żeśmy odbierali. Ja w sumie odbierałem. Więc jakby no i poświęcam zdecydowanie no dużo czasu tym zwierzakom i dużo się w to jakby angażuję. Czyli podsumowując, doktorze, zwierzę to odpowiedzialność, prawda? Zdecydowanie. To jednak to jest duża odpowiedzialność. Zwierzęta mają uczucia i trzeba się nimi opiekować. A nie, to nie jest tylko zachcianka. Kiedy na przykład ludzie kupują zwierzaka, chwilę się nim pobawią, a potem załóżmy im się znudzi. Często to jest właśnie u dzieci, takie sytuacje właśnie są, więc żeby rodzice sobie zdawali sprawę, że jeśli kupują jakiegoś zwierzaka dla dziecka, to najprawdopodobniej sami będą musieli się tym zwierzakiem zajmować. Doktorze, wywołał pan jeszcze jeden temat, porzuconych zwierząt, które czasem wywozi się parę kilometrów od domu i się zostawia. No w dzisiejszych czasach... Nie uważa pan, że wszystkie zwierzęta, przepraszam, powinny mieć chipy? Powinny mieć chipy i tak jak mówiłem wcześniej, powinna być taka jedna baza danych, w którym możemy sprawdzić, bo jeśli zwierzę ma chipa, ale nie jest zarejestrowane w tej bazie danych, to my nie jesteśmy w stanie jakby sprawdzić, bo dużo ludzi załóżmy chipuje, a nie rejestruje i w tym momencie szczytania takiego chipa nic nam nie wnosi, bo mamy tylko numer, który jakby nie jest przyporządkowany dla danego właściciela. Dlatego powinny być zwierzęta chipowane i przede wszystkim powinny być rejestrowane. Czyli tylko odpowiedzialność. Tak, tylko odpowiedzialność, no i przede wszystkim też trzeba zwrócić uwagę na koszty. Posiadanie zwierzaka to jednak jest duży koszt i wcześniej czy później on jednak zachoruje i wiele ludzi jakby nie zdaje sobie z tego sprawy. Kupują sobie zwierzaczka, a potem na przykład wydanie 200 zł na jakieś badania, czy żeby postawić diagnozę, to dla nich jest dużo na przykład. Więc jeśli takie osoby biorą zwierzaka, no to raczej robią źle. I nie powinien takich rzeczy robić. Po prostu trzeba jakby ewentualnie odkładać co miesiąc jakieś pieniądze, żeby być przygotowany na ewentualną sytuację, kiedy ten zwierzak zachoruje, bo na 100% zachoruje. Panie doktorze, prowadzi pan na YouTubie kanał Czas Weterynarza. Opowie pan coś bliżej o tym? Jest to kanał, który powstał z myślą taką, żeby po prostu pomóc właścicielom w niektórych problemach, bo są takie sytuacje, że właściciel na przykład nie radzi sobie załóżmy ze zwierzakiem, widzi jakiś problem, wtedy wpisuje daną frazę w internet, no i tam pojawiają się powiedzmy na przykład moje filmiki. I na tych filmikach dużo mówię takich rzeczy, które są jakby edukacyjne, uświadamiam ludzi odnośnie na przykład pracy lekarza weterynarii, odnośnie załóżmy danych przypadków, danych chorób. Także myślę, że tam są filmiki wartościowe i warto je sprawdzić, ponieważ dużo może się z nich nauczyć i w niektórych wypadkach mogą te filmiki naprawdę pomóc. Na przykład udar cieplny. Co zrobić na przykład, kiedy pies dostał udaru? Jesteśmy załóżmy w taki piękny, słoneczny dzień, to co zrobić? No tam właśnie nagrałem filmik i jest wszystko powiedziane, co zrobić, kiedy na przykład pies dostał udaru cieplnego. Także o innych chorobach. Także tam na przykład są takie filmiki, które potrafią pomóc właścicielowi lub na przykład pomóc w danej sytuacji, prawda? Więc myślę, że warto. Czyli YouTube, Czas Weterynarza, Przemysław Sadzikowski. Dokładnie. Doktorze, co mogłabym panu życzyć? Przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. Klientów, bo mamy ich sporo, ale jeszcze jesteśmy jakby przygotowani na większą ilość tych klientów, bo mamy takie możliwości przerobowe. Żeby pan zapału nie stracił. Tak, przede wszystkim. No myślę, że u każdego lekarza weterynarii był taki moment wcześniej czy później się zdarza, że
wypalenie zawodowe jest, bo jednak ludzie się przywiązują. Ta praca jakby staje się twoim życiem i właśnie chodzi o to, żeby jakby zdroworozsądkowo do tego podejść, żeby też jakby nie zwariować, bo dużo właśnie ludzi, lekarzy, weterynarii popełnia samobójstwa. Jest to jakby trzeci zawód, jeśli chodzi o liczbę samobójstw. Po prostu, bo jakby ta praca, przez to, że pracujemy z zwierzętami, które jakby mamy do czynienia z chorobami i ze śmiercią na co dzień. I to jakby nie jest dobrze obcować z chorobami i śmiercią na co dzień. Plus jeszcze roszczeniowość właścicieli, także ciągła krytyka, ocenianie nas. Także z tym borykają się raczej lekarze weterynarii. Doktorze, pewnie o zwierzętach moglibyśmy jeszcze rozmawiać długo. Pewnie tak. Przede wszystkim dlatego, żeby przybliżyć naszym telewidzom, jak opiekować się zwierzętami i czy w ogóle brać sobie zwierzę pod opiekę. Mhm. Tak jak pan powiedział, to jest duża odpowiedzialność. No ale niestety, nasz czas się kończy, panie doktorze. Bardzo mi miło było. Doktorze, dziękuję panu bardzo za rozmowę i za poświęcony czas. Dziękuję również. Szanowni państwo, moim i państwa gościem był Przemysław Sadzikowski, lekarz weterynarii. A państwa zapraszam do przychodni w Jaśle, do pana doktora. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiamy.